Życie jest kruche, a ludzka psychika zagmatwana. Dziś na tapecie przygnębiająca opowieść o człowieku, który wychowywał się w szarym bloku na łódzkich Bałutach, a po pierwsze piwo sięgnął mając zaledwie 9 lat. Przepalając papierosem browara, przechwalał się, że jest lepszy od Davida Beckhama, po czym zakładał trykot Panathinaikosu i frywolnie kręcił całym Manchesterem United. Zadymiarz, alkoholik, dwukrotny reprezentant Polski, talent 1 na milion. Mawiano, że to nasz rodzimy Paul Gascoigne w Łodzi miał status legendy. Przez lata nie potrafił przeciwstawić się depresji, a teraz wszystko się posypało. Nie żyje Igor Sypniewski. Października 2000 roku. 25-letni Igor Sypniewski budzi się w hotelu w Manchesterze. Otwieram oczy i przez moment zastanawiam się, gdzie jestem. Ból głowy jasno daje znać, że kilka godzin wcześniej przyjąłem kilka piw, ale pokój, w którym leżę, nie jest izbą wytrzeźwień. Zwlekając się z łóżka, zdezorientowany Sypa nie wiedział jeszcze, że tego dnia zagra swoją życiową rolę. I to na deskach Teatru Marzeń. Wieczorem Polaka wybrano najlepszym zawodnikiem meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów pomiędzy Panathinaikosem a Czerwonymi Diabłami. Klub z Aten dostał co prawda lanie, ale skacowany łodzianin grał tego dnia jak pan piłkarz. Po prostu błyszczał na tle gwiazd z Anglii. Sypniewski już wcześniej udowadniał, że ma w sobie to coś, ten Magic Touch. W 1998 roku także w Champions League strzelił gola Arsenalowi. W 2001 roku Sypek tankował już bez opamiętania, noce spędzał w kasynach. Odszedł z Panathinaikosu i zaczął się tułać. Najpierw trafił do greckiej Ofi Krety, potem do Radomska, a następnie do Wisły Kraków, z której wyleciał po 6 spotkaniach. Polak chwilowo wrócił na top w szwedzkim Halmstad, w którym zdobył 10 bramek w 21 meczach, ale później było już tylko gorzej. Było źle. Depresja siała spustoszenie w organizmie Igora. Piłkarz zapijał piwem leki psychotropowe, wpadł w paranoję, targnął się na życie. Ocaliła go partnerka. Połknąłem tabletki, których w domu nie brakowało i za moment zasnąłem. Było ich z 50, przygotowanych na najbliższe tygodnie, a ja zdążyłem zażyć chyba 30. Zasypiając przez moment poczułem się wolny, bo wiedziałem, że już nie będę musiał się bać. Chciałem, żeby to się wszystko wreszcie skończyło. W 2007 roku skompromitowany zawodnik stanął przed sądem w Łodzi. Odpowiadał za groźby i przemoc domową. Sypa skrywał cwaniaczka, ale wyglądał jak ofiara losu. Zarośnięty, zapijaczony, pozbawiony rozumu i godności człowieka piłkarz został skazany na 1,5 roku więzienia. W ciupie miał przejść radykalny odwyk. Odsiedział 14 miesięcy. Chciał trzymać się z gitami, ale nie zdobył ich sympatii. Był bity. Sypniewski chlał na umór. Po wódzie odpalał się. Pił i prowadził, szlajał się po nocach, wykłócał się z policjantami, niszczył publiczne mienie. Żył jak zwykły patus. ŁKS wielokrotnie wyciągał do niego pomocną dłoń, ale i to nic nie dało. Po latach historia zatoczyła koło i doświadczony przez życie piłkarz wrócił na stare śmieci. Do tego samego blokowiska, z którego wyruszył na podbój Europy. Przez chorobę psychiczną praktycznie przestał wychodzić z domu. Przeszedł udar. Gdy odeszli jego rodzice, został sam ze swoimi demonami, o których opowiedział szerzej w biografii pod tytułem Zasypany. Życie na zakręcie. Depresja to straszna choroba, a ktoś, kto jej nie przeżył, nie jest w stanie zrozumieć. Coś zżera cię od środka i nie jesteś w stanie tego zablokować. Ulgę przynosi alkohol. Szkoda, że tylko na chwilę. Według mnie miał wielki talent, niesamowita szybkość, umiejętność odnajdywania się w polu karnym, świetny timing, rewelacyjny w grze 1-1. Igor Sypniewski zmarł 4 listopada 2022 roku, tuż przed swoimi 48 urodzinami.